Witaj w module dotyczącym parametrów technicznych i budowy maszyn elektrycznych. Opowiem Ci dzisiaj o budowie transformatorów. Zasadniczymi częściami transformatora są rdzeń wykonany z blach technicznych oraz uzwojenia wykonane z miedzi lub aluminium. Poza powyższymi transformator ma zawsze układ izolacyjny oraz bardzo często kadzi z olejem, rury lub radiatory chłodzące, izolatory przepustowe i przełącznik zaczepu. Obwodem magnetycznym służącym do przewodzenia strumienia magnetycznego jest rdzeń transformatora. Składa się on z kolumn, na których osadzone są uzwojenia i z jarzm łączących kolumny. Strumień magnetyczny w transformatorze jest strumieniem zmiennym w czasie, dlatego też w rdzeniu powstają straty na skutek prądów wirowych i histerezy. Dla zmniejszenia tych strat rdzeń transformatora buduje się z blach technicznych o grubości 0,35 mm, odpowiednio izolowanych. Są to blachy z dużą, bo 4-procentową domieszką krzemu. Tak duża zawartość SI powoduje, że blachy transformatorowe są twarde i kruche. Jednofazowy transformator rdzeniowy posiada dwie kolumny połączone ze sobą jarzmami. Uzwojenia górne oraz dolne umiejscowione są na obydwu kolumnach transformatora. W transformatorze płaszczowym całe uzwojenie jest osadzone na kolumnie środkowej. Druga kolumna jest podzielona na połowy, z których każda, podobnie jak jarzmo, przewodzi połowę strumienia. Dlatego też przekroje jarzm i zewnętrznych kolumn są odpowiednio mniejsze. Większość transformatorów ma kolumny, jak i jarzma składane z pojedynczych blach. Blachy jarzm mogą być łączone z blachami kolumn na zakładkę. Taki sposób łączenia blach zmniejsza szczelinę powietrzną na drodze strumienia magnetycznego. Wymaga natomiast znacznie większego nakładu pracy, jak i składanie kolumn i jarzm na styk. W przypadku składania rdzenia na styk w celu uniknięcia zwarć w blachach, miejsca styku izoluje się materiałem izolacyjnym, np. preszpanem. Uzwojenia transformatorów osadzone na kolumnach mają kształt kołowy, dlatego dla zwiększenia przekroju żelaza kolumny objętej okręgiem uzwojenia, przekrój kolumny również powinien być zbliżony do koła. Po spakietowaniu blachy transformatora są mocowane za pomocą śrub lub nitów przechodzących na wskroś przez cały pakiet. Śruba odizolowana jest od pakietu blach za pomocą tulei wykonanej z materiału izolacyjnego. Ma to na celu wyeliminowanie zwarć w rdzeniu przez śrubę i zmniejszenie zmiennego strumienia magnetycznego przechodzącego przez litą stal śruby. Dzięki temu zmniejszają się straty energii i śruby mniej się nagrzewają. Trójfazowy układ transformacji można utworzyć przez zestawienie i odpowiednie połączenie ze sobą trzech oddzielnych transformatorów jednofazowych w symetryczną gwiazdę. Przy takim połączeniu suma chwilowych wartości strumieni fazowych jest równa zeru. Dzięki temu można usunąć środkowy rdzeń i uzyskać w ten sposób transformator trójfazowy. Obwody elektryczne transformatora stanowią osadzone na kolumnach uzwojenia wykonane z przewodów miedzianych lub aluminiowych. Przy małych przekrojach przewody te mają przekroje kołowe i najczęściej izolowane są oprzędem lub oplotem. Przewody okrągłe o większych przekrojach i przewody o przekroju prostokątnym izolowane są przez taśmowanie przewodu na zakładkę lub na styk. Robi się to zwykle za pomocą taśmy papierowej. Najczęściej spotykanym uzwojeniem transformatora jest uzwojenie cylindryczne, w którym uzwojenie górne i dolne wykonane są w formie koncentrycznych cylindrów. Cylinder dolnego napięcia jest osadzony na kolumnie, a na nim znajduje się cylinder górnego napięcia. Uzwojenia są oddzielone od siebie izolacją. Ze względu na rodzaj czynnika chłodzącego, transformatory energetyczne można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to transformatory powietrzne, najczęściej chłodzone w obiegu otwartym, w którym powietrze chłodzące jest pobierane bezpośrednio z otoczenia transformatora. Tego typu transformatory są zazwyczaj stosowane w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Następnie mamy transformatory olejowe. Są one umieszczane w kadzi wypełnionej specjalnym olejem transformatorowym. Kadź jest wykonana z blachy, zaś olej oddaje ciepło do otoczenia poprzez cieńsze od podstawy i przykrywy ścianki kadzi. Olej pełni rolę chłodziwa i izolatora, dlatego też jego jakość jest bardzo istotna i badana podczas eksploatacji transformatora. Mamy w końcu transformatory suche, czyli transformatory z izolacją żywiczną. Mają one moce do 4 MVA i są ostatnio coraz częściej stosowane. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.